blok naszej Krysi Lirskiej, proszę Państwa. I Państwo zobaczą, to jest ulica Igańska. Piękna ta ulica. I teraz na ulicy Igańskiej, proszę Państwa, o co tu chodzi? Wcale tutaj nie musi chodzić o jakichś pedałów. Wcale tu nie są pedały. Państwo zobaczą, te napisy, te malunki, proszę Państwa, wcale nie muszą być negatywne. Wcale nie muszą być złe. Państwo zobaczą, jak się tak przechodzi, no to bardzo przyjemnie, prawda? Na coś takiego popatrzeć, na ulicy Igańskiej, na coś takiego. Albo no tutaj, z tej drugiej strony. Państwo zobaczą. Wcale to nie muszą być jakieś takie pedały. Raczej Igańska, proszę Państwa, i Praga Południe, no związane jest z handlem, z cygankami. Tam na końcu, proszę Państwa, mieszka, pewnie jeszcze żyje, taka z wąsami cyganeczka, która jeździła, proszę Państwa, na Lubelską do stołówki, pobierała chleb, jeść z katolikami nie chciała, no bo gardziła katolikami. Dlaczego? Dlatego, że no wiadomo, że katolicy są kłótliwi, handlują itp. Onzowajta i tamte. No ale ona po prostu załatwiła sobie na paca, proszę Państwa, jedzenie. I po co ma tutaj zadawać się z wyznawcami papieża i Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, a przecież prawosławnych nie ma, a przecież Świadków Jehowy nie ma. No idę właśnie już z tym Rożkowskim, żeśmy się wykłócali o te pieniądze. Także widzicie Państwo, mówię, że dzisiaj 9 kwietnia 2014 nie można dużo pieniędzy dostać, ale od pieniędzy wara. Trzeba nauczyć się żyć jak człowiek, a nie jak świnia, żeby do schowków wkładać różne przedmioty, różne rzeczy, do banków wkładać różne przedmioty, różne rzeczy. I człowiek z tego i tak nie skorzysta, no bo jeżeli chory jest na przykład na raka, albo nagle umiera w wypadku, to przecież tego wszystkiego nie weźmie ze sobą. Dlatego Jezus powiedział, nie gromadźcie skarbów na ziemi. No ale jak się tej Biblii nie czyta i prawdy się nie zna i zgodnie, oczywiście, że zgodnie z prawdą się nie żyje, no to pieniądze się gromadzi. Mamy następne, proszę Państwa, murale. Także zapraszamy tutaj na Igańską, proszę Państwa, na wystawę, na wernisaż. Co prawda nie dzisiaj po raz pierwszy, nie dzisiaj to jest pierwszy raz, no ale jest. Zapraszamy. Matka mówi do dziecka, że pojedziemy, proszę Państwa, gdzie? Pojedziemy do domku. Czapelska, no tamta kobieta, że do domku pojedziemy. Tutaj taki dziadek mieszkał, staruszek, tam na Krypską w prawo, proszę Państwa, który z tym Siwulcem też rozmawiał, no ze mną w ogóle rozmawiał bardzo dużo ze Świadkami Jehowy, ale proszę Państwa, jeżeli on nie chce poznać prawdy, to nikt go do tego nie zmusi. Nawet, proszę Państwa, starzy, którzy wcale nie muszą tych pieniędzy gromadzić. No ale chciwości nie brakuje. Także, proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie tutaj całą tę cygańską Pragę Południe.